Good morning, ladies and gentlemen. The first question is, who is preferring English language? Anyone? To w takim razie może poprowadzimy prezentację po polsku, bo być może łatwiej nam będzie wspólnie zadawać pytania i wspólnie rozmawiać. Tytułem wprowadzenia, skąd ja się tutaj wziąłem i dlaczego chciałbym wam o czymś opowiedzieć. Tak się składa, że jestem również prezesem, ale głównie jestem architektem chmury obliczeniowej, infrastrukturalnej chmury obliczeniowej Octaway. To oznacza dwie rzeczy. To oznacza, że dzisiaj na tych fajnych spotkaniach i warsztatach na pewno nie będę chciał wam czegoś sprzedać, będę chciał wam pokazać kilka pomysłów. I ta prezentacja to jest kilka pomysłów, właściwie idei, co można zrobić, wykorzystując chmurę infrastrukturalną, ale to nie będą rozwiązania gotowe. To nie będą rozwiązania, które możecie wrócić do domu i zaaplikować tak po prostu. Trzeba będzie chwilę nad nimi pomyśleć, ale być może rzeczywiście będą dla was jakimś natchnieniem. It's all about... Właśnie, mówimy po polsku, tak, przepraszam. Właściwie, jeśli mówimy o optymalizacji aplikacji, cały czas myślimy o tym, że nasza aplikacja ciągle ma być online, prawda? Chcemy, żeby nasza aplikacja zawsze działała pięknie, płynnie, była odporna na przeciążenia, niezależnie od tego, jak dużą kampanię marketingową prowadzimy, niezależnie od tego, jak dużo userów jest. Czyli prowadzimy optymalizację po to, żeby nasza aplikacja zawsze ładnie działała. To jest pierwsze. Po drugie, prowadzimy optymalizację po to, żeby troszkę mniej wydać, tak? Żeby naszą infrastrukturę troszkę mniej wydać. I teraz, jeśli chcemy się zastanowić nad tym, jak wykorzystać środowisko chmury infrastrukturalnej do naszych potrzeb, przede wszystkim musimy porzucić myślenie o tym, jak zaadaptować naszą infrastrukturę dedykowaną na potrzeby chmury. To jest absolutnie niepotrzebne i w ten sposób nie można myśleć o wykorzystywaniu chmury infrastrukturalnej. Oczywiście, jeśli ktoś ma taką potrzebę, że nie ma możliwości zmodyfikowania aplikacji, wtedy owszem, można zmapować fizyczną infrastrukturę do środowiska chmurowego, ale tak na dobry początek nie myślmy o przenoszeniu infrastruktury fizycznej do chmury. Myślmy o czymś innym. Myślmy, jak zaadaptować naszą aplikację do środowiska chmurowego, dlatego że w środowisku chmurowym najczęściej posługujemy się pojęciem aplikacji. System operacyjny jest tylko dodatkiem do aplikacji i nie wiem, czy wiecie, co jest jednym z największych bolączek chmur obliczeniowych. Otóż chmura obliczeniowa jest w stanie dynamicznie alokować zasoby dla każdej instancji uruchomionej w chmurze, ale te instancje na samym końcu są wyposażone w systemy operacyjne. I te systemy operacyjne, bazujące na technologii sprzed 20-30 lat nieraz, nie potrafią poradzić sobie z dynamiczną alokacją zasobów. I to jest największy problem aplikacji w chmurze. Gdybyśmy mieli system operacyjny, który może w locie zarządzać swoimi procesorami w dół i w górę, który może zarządzać swoją pamięcią w dół i w górę, to tak na samym końcu, gdybyśmy mogli jeszcze ten system scalić z naszą aplikacją, to moglibyśmy uruchamiać aplikację bezpośrednio. Niestety tak nie jest. I ciekaw jestem, kto z was zna to zdanie. It's insanity doing the same thing over and over again, but expecting different results. Mniej więcej od 10 czy 20 lat ciągle budujemy aplikacje, ciągle od nowa budujemy aplikacje. Wiecie co? Aplikacje się zmieniają, interfejsy się zmieniają, ale architektura tych aplikacji pozostaje na bardzo podobnym poziomie, jest bardzo podobna do aplikacji, które budowaliśmy 10 lat temu. Mamy serwery webowe, za serwerami webowymi mamy serwery aplikacyjne, za tymi serwerami aplikacyjnymi mamy serwery bazy danych, dochodzą różne elementy, zmieniają się języki, zmieniają się narzędzia, ale architektura na samym końcu pozostaje bardzo podobna. Dlatego, że cały czas i do dzisiaj posługujemy się jakby przełożeniem architektury na infrastrukturę fizyczną. Musieliśmy się trzymać tej konwencji. Jeśli chcemy wykorzystać chmurę obliczeniową naszej aplikacji, to musimy zacząć myśleć inaczej o aplikacji. Musimy zacząć myśleć o tym, nie jak nasza infrastruktura pracuje albo nie jaką ma wydajność, tylko musimy zacząć myśleć o tym, jakie są potrzeby naszej aplikacji. Czyli skupiamy się na tym, co potrzebuje aplikacja, a dopiero później znajdujemy rozwiązanie, które tą aplikację, które rozwiązuje te potrzeby. Oho. Tak, jednego slajda nie mamy, wyparował. Ta prezentacja podzielona jest na trzy części. To jest optymalizacja przez pomysł, optimization by idea, optymizacja przez serwis, optimization by service, i optymalizacja przez sprzęt. Na początku popatrzmy optimization by smart idea. Cechy chmury, dynamic resource, dynamiczne alokowanie zasobów, skalowanie wertykalne i skalowanie horyzontalne. Tak? Co to daje naszej aplikacji? Tak? Wyobraźmy sobie, że nasza aplikacja może w locie
otrzymywać inne zasoby. Prawda? Z jednej strony mamy optymalizację kodu, prawda, frontendu, innych rzeczy, ale po spodem jest jakiś backend, który też ma ograniczone zasoby. Chcielibyśmy, żeby ta nasza aplikacja mogła tym zarządzać. I jeśli popatrzymy na dynamiczną alokację zasobów, popatrzymy tak, na zasoby dyskowe, wydajność zasobów dyskowych, wielkość zasobów dyskowych, wielkość i wydajność procesorów, czy ilość i wydajność procesorów, ilość i wydajność pamięci. I teraz, jeśli przyjmiemy, na chwilę zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie, że żyjemy w takim pięknym środowisku chmury obliczeniowej, gdzie jednym kliknięciem jestem w stanie na przykład zmieniać wydajność naszego storage'u. Na dzień dzisiejszy, jeśli mamy środowisko dedykowane, no tak, musimy wymienić storage. Trzeba zamówić nową macierz, nowe dyski, przebudować, przenieść aplikacje. Czy to się w ogóle da zrobić online, ile czasu to zajmuje? Wyobraźmy sobie sytuację, że możemy to zrobić tak po prostu. Teraz tak, możemy to zrobić tak po prostu, logując się do panelu administratora, ale to nie jest sexy. Sexy jest to, że możemy połączyć naszą aplikację z API chmurowym. Wyobraźmy sobie teraz, że nasza aplikacja będzie w stanie rozmawiać z chmurą w taki sposób, że będzie mogła podjąć decyzję, że potrzebuje na przykład więcej zasobów. Otóż przychodzi wtedy taki dzień, kiedy nasza aplikacja jest obciążona, mamy bardzo dużo użytkowników i aplikacja samodzielnie decyduje, że potrzebuje więcej procesorów. 2, 4, 8, 16, ile potrzebuje, tak? Więcej pamięci. Co więcej, aplikacja może zdecydować, że potrzebuje szybszy storage, bo akurat baza danych się przytyka, albo coś tam innego się przytyka. Może to zrobić samodzielnie, nie potrzebuje do tego waszej akcji. To jest jakby zbędny element. Administrator w tym momencie jest zbędnym elementem. To aplikacja wie najlepiej, czy powinna wiedzieć, kiedy to zrobić. I o ile w środowiskach dedykowanych to jest niewykonalne zupełnie, to w środowiskach chmurowych jest to naturalne. Czyli integracja za pomocą... Ciekawie z tym, czy to zadziała? To ja? Przepraszam. Integracja za pomocą API. Wyobraźmy sobie aplikację, która umie rozmawiać z API chmurowym i w locie zmieniać swoje zasoby. Ale. To jest środowisko testowe akurat. Teraz, jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy zmieniać naszej aplikacji, bo nasza aplikacja jest zamknięta, bo już jest gotowa, bo już ją wdrożyliśmy, ale mimo wszystko chcielibyśmy czerpać benefity z tego, że jeśli zainstalujemy ją w chmurze, to ona będzie odporna na różnego rodzaju przeciążenia. Samodzielnie będzie reagować. Znaczy właściwie nie samodzielnie, tylko coś pomoże tej aplikacji podjąć samodzielnie działanie. Oczywiście to dotyczy wydajności, jak i optymalizacji kosztów. Otóż w nowoczesnych chmurach obliczeniowych, przynajmniej infrastrukturalnych, funkcjonuje pojęcie autoskalingu, czyli mechanizmu, który zbierając dane z waszych aplikacji czy z aplikacji działających w chmurze, właściwie z serwerów czy instancji chmurowych działającej w chmurze, buduje sobie taką hurtownię danych. Dużą hurtownię danych, gdzie zbiera informacje o pamięci aktywnej, zajętej, jakby overheadzie na pamięci i obsach do dysków i szeregu innych informacji. Buduje wielką hurtownię danych do każdej instancji działającej w chmurze. I co? I bierze te dane i raz na jakiś czas, co kilkanaście minut analizuje. Względem obciążenia aplikacji podejmuje decyzję, czy tej aplikacji nie wypadałoby dodać trochę zasobów. Czyli jeśli nie zintegrujemy się z tym Cloud API, czy z API chmurowym, to mimo wszystko chmura będzie w stanie tą naszą aplikację przeskalować. I to jest trochę odpowiedź na pytanie, odpowiedź na potrzeby aplikacji. Jeśli nasza aplikacja potrzebuje więcej, to jeśli sama nie umie podjąć decyzji, żeby to zrobić, to istnieją mechanizmy w chmurze, które to pomogą, zrobią to za aplikację. I wiecie, co jest fajne? Że to się może wydarzyć zupełnie... O, tutaj też był obrazek, taki scaling vertically. Prezentację robiłem na Macu i wydaje mi się, że Windows chyba nie do końca pokazują te prezentacje poprawnie. Ale przepraszam, moja wina, nie sprawdziłem. W każdym razie tutaj powinien być obrazek, gdzie ta nasza jedna instancja skaluje się od powiedzmy 0,5 GB pamięci do 64 GB pamięci w locie, bez przerwy. Upscaling do góry można wykonać w locie. Niepotrzebny jest restart, niepotrzebna jest zabawa. Czyli nasza aplikacja w pewnym momencie zobaczy więcej procesorów, więcej pamięci. Teraz, jeśli myślicie o tym, no kurczę, no dobra, 64 GB pamięci to może mało w niektórych środowiskach, prawda? Potrzebujemy więcej. I co wtedy? I wtedy zaczyna działać inny mechanizm, mechanizm skalowania horyzontalnego. Tak? Wyobraźcie sobie, że teraz tą naszą jedną aplikację powiązaną z instancją w chmurze coś nagle zacznie klonować. Będziemy mieć pierwszą aplikację, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą kopię tej samej aplikacji. I te wszystkie aplikacje zebrane są w grupę, tak zwany kontener, który zarządza ruchem. I ruch przychodzący do naszej aplikacji jest rozkładany pomiędzy każdą z tych kopii aplikacji. Tak działa autoskaler horyzontalny, czyli dodaje instancje obliczeniowe. W ten sposób zamiast 64 GB RAM możemy mieć dowolną
dowolny mnożnik tych 64 GB pamięci. I oczywiście ten mechanizm tak samo może być kontrolowany z API chmurowego, ale może być kontrolowany przez mechanizmy autoscalingu, bo zakładam, że nikomu nie będzie się chciało logować do panelu i akurat klikać wtedy, kiedy to jest potrzebne. To był taki ładny obrazek z grupą instancji z zainstalowanymi aplikacjami. I to prowadzi do jednego problemu. Z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia deweloperów kluczowego, session handling. Otóż większość aplikacji, które teraz piszemy, w szczególności aplikacje webowe, są wrażliwe na problem sesji. Czy każdy serwer aplikacyjny, czy klony serwerów aplikacyjnych wykonujące tą samą aplikację, muszą mieć dostęp do dokładnie tej samej sesji. Oczywiście można pisać tak zwane aplikacje stateless, ale w większości jednak są to aplikacje, które bazują na przechowywaniu stanu. I teraz co z tym fantem w ogóle począć? Tak? Jeśli nasza aplikacja, powiedzmy nasz WordPress, stał na jednym serwerze fizycznym, potem został zainstalowany na instancji w chmurze obliczeniowej, no i ta cholerna chmura postanowiła zrobić mi dwa WordPressy, 3, 5, 10. To teraz jeden user ogląda kawałek jednego WordPressa, drugi innego, ten WordPress się zmienia, w ogóle się rozkrzania, tak? Zupełnie to nie działa. Otóż w momencie, kiedy grupujemy te nasze aplikacje w kontener, to kontener oprócz tego, że rozkłada ruch pomiędzy instancjami z naszą aplikacją, zadba również o persystencję sesji. To jest tak zwane sticky session, czyli nasza sesja, czy sesja usera, który ogląda nasz serwis, zostanie przywiązana do jednego z serwerów aplikacyjnych. Możemy to robić, możemy tego nie robić, ale jeśli tego nie zrobimy, to musimy zadbać o przechowywanie sesji gdzieś samodzielnie, również korzystając na przykład z jakiegoś serwisu, z Memcache'a, czy nawet ze SQL'a, co akurat nie jest najlepszym pomysłem, ale gdzieś musimy mieć wspólny mechanizm współdzielenia tej sesji. I teraz, jeśli mówimy o chmurze, to musimy sobie zdawać sprawę, że nasze aplikacje nie powinny za bardzo samodzielnie współdzielić danych, w sensie jakby tak same między sobą. Mogą to robić za pomocą zewnętrznych serwisów, dlatego że jeśli będziemy je klonować w jedną, w drugą stronę, no to prędzej czy później te dane nam się rozsynchronizują. I teraz kontener jest w stanie zadbać o persystencję sesji, bazując na przykład na cookie albo na source IP klienta i w ten sposób każdy klient zostanie przypisany do konkretnego serwera webowego. Jakie są ograniczenia? Właściwie nie ma. Te mechanizmy klonowania horyzontalnego i mechanizmy klonowania wertykalnego działają jakby współbieżnie razem ze sobą. Możemy oczywiście je limitować w zakresie kosztów. Możemy powiedzieć, że nie chcemy mieć więcej niż 20 kopii mojej aplikacji, albo nie mniej niż 5. Albo chcemy, żeby o 7 rano było 20 kopii, a o 23 tylko 2, bo wszyscy idą spać. To wszystko można spokojnie w chmurze skonfigurować, ale najlepiej jest to zrobić w ten sposób, że to nasza aplikacja tym sobie zarządzi. Czyli to tak naprawdę nasza aplikacja staje się takim samoistnym bytem, który decyduje o sobie. Tak? O, jest nawet trochę obrazka. Tu były aplikacje. Teraz zacząłem mówić o współdzieleniu danych. Otóż wracając do tego przykładu WordPressa, jeśli ktoś wrzuci obrazek na jednego WordPressa, no to ten obrazek jest przechowany na lokalnym dysku tego WordPressa i WordPress zawsze może go odczytać. Teraz jeśli będziemy mieć 2, 3, 5, 15 albo 50 tych WordPressów, no to jeśli każdy z nich zapisze obrazek, no to każdy z nich ma swoje obrazki. Te obrazki nie są współdzielone między tymi WordPressami. Mamy niezależne instancje w chmurze danych. Tylko teraz musimy wymyśleć jakiś sposób wymiany tych danych. Musimy zadbać o nasze własne dane. Prawda? Musimy te dane mieć jak najbliżej klienta, ale co ważne, one muszą być konsystentne i dostępne dla każdych instancji działających w chmurze. I tak naprawdę odpowiedzią jest przeniesienie w ogóle mechanizmów zarządzania danymi i zapisu danych do zewnętrznego serwisu, na przykład do obiektowego systemu przechowywania danych. Wszyscy znacie Amazona S3, prawda? Amazon jest wielki, to S3 jest wielkie, ale tak naprawdę są bardzo podobne serwisy, między innymi na naszej platformie również taki działa, które działają być może nawet trochę sprawniej i szybciej, ale one właśnie do tego celu są. Jeśli ten nasz WordPress nie będzie przechowywał danych lokalnie, tylko będzie je przechowywał w obiektowym systemie plików, to teraz dowolną wielkość WordPressów możemy sobie stworzyć, bo wszystkie będą korzystały z serwisu wymiany danych, serwisu zapisu obiektowych danych. I teraz obiektowy system plików nie może być kojarzony z systemem folderów. Tak naprawdę jest trochę inaczej. Teraz to jest druga kwestia. Jeśli piszecie własną aplikację, to sami musicie zarządzać sposobem przechowywania danych. Zastanowić się nad strukturą danych na lokalnych dyskach albo na macierzach. Zastanowić się, co są foldery, czy jakieś drzewa, czy cokolwiek innego, jakoś to zamapować. Jeśli tych plików jest ogromna ilość, to się robi to strasznie skomplikowane, no bo file systemy mają różnego rodzaju ograniczenia. Jeśli skorzystamy z zewnętrznego systemu plików, to nasza aplikacja staje się dużo prostsza, czyli staramy się zmodularyzować nasze aplikacje i część aplikacji w chmurze, znaczy część naszej aplikacji w chmurze staramy się przenieść do różnego rodzaju serwisów. Zarządzanie skalowalnością, ale na przykład przechowywanie danych. Po co zarządzać milionami plików lokalnie? Po co?
To jest kłopotliwe dla infrastruktury, kłopotliwe dla waszej aplikacji, kłopotliwe w utrzymaniu, w replikacji, w backupie. Co więcej, wszyscy chcemy, żeby nasze serwisy działały szybko, więc te dane muszą być bliżej naszego klienta, prawda? Potem mamy sieci CDN, więc jeśli zrobimy sobie taki sposób przechowywania danych w obiektowym stanie plików, zakumulujemy w to w coś, co się nazywa kontener, to ten kontener może być replikowany do centr danych bliżej klienta i stamtąd serwowany. Czyli coś w rodzaju CDN, ale trochę innym podejściu, bardziej ustrukturalizowanym. Tak działa obiektowy system przechowywania danych. Jeśli, wyobraźmy sobie teraz, że chcemy przechowywać dane, współdzielić dane, ale te dane będą przetwarzane, będą wymagały do przetwarzania dużych ilości I/O. Tak? Nie jesteśmy w stanie wydelegować tego do zewnętrznego serwisu restowego, musimy te dane przetwarzać lokalnie. Nie wiem, czy wiecie, od kilkunastu lat jest taka technologia, która pozwala współdzielić dyski między fizycznymi serwerami. Wyobraźmy sobie 10 serwerów. Stoi tutaj 10 serwerów rakowych albo w desktopie. I teraz ja wyciągam z kieszeni jeden dysk i ten dysk podłączam do wszystkich tych serwerów. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy ktoś wie, czy to zadziała, czy nie? Jeśli popatrzymy na dyski SCSI, czy pracujące pod kontrolą magistrali SCSI, to zadziała. Każdy z tych serwerów będzie widział ten sam dysk. Wiecie, na czym polega problem? Ano na tym, że żeby spójnie zapisywać dane na tym dysku, musimy wykorzystać odpowiedni file system, na przykład GFS2 albo CFS, Oracle. GFS jest Red Hatowany, kiedyś był przez Systinę dewelopowany, teraz zajmuje się tym Red Hat, a CFS to jest klastrowy file system Oracle. Jaka jest tego zaleta? Otrzymujemy współdzielony zasób dyskowy, który nie bazuje na sieci. Czyli nie ma replikacji danych pomiędzy storage'ami, nie ma synchronizacji, nie ma wspólnego jednego punktu awarii, tak jak w przypadku NFS-a na przykład. Dostajemy dysk, który jest współdzielony fizycznie, infrastrukturalnie. I teraz ten dysk, używając takiego współdzielonego systemu plików, możemy wykorzystać do najprzeróżniejszych rzeczy. Możemy sobie współdzielić dane, pliki, ale to akurat lepiej jest przechowywać w serwisie, ale możemy przetwarzać jakieś dane z dużym obciążeniem, dlatego że to jest normalny dysk, który jest dostarczany do naszej... Dane z tego dysku są dostarczane z dość dużą prędkością. Mówimy o optymalizacji, więc popatrzcie. Jeśli przechowujecie dane lokalnie na swoim dysku, wygląda prosto. Klient otwiera przeglądarkę, przeglądarka wysyła dane do naszej aplikacji, aplikacja zapisuje lokalnie po ptakach. Tak? Króciutko, trzy kroki. Ale na samym końcu to nie jest tak. Przeglądarka wysyła request do naszego serwera HTTP, nasz serwer HTTP przyjmuje ten content jest przesyłany do serwera webowego, potem może jeszcze do serwera aplikacyjnego, potem jeszcze się ktoś albo coś zastanawia, jak to powinno być zapisane, w którym miejscu, nie daj Boże jeszcze w bazie danych. Ten łańcuch się robi strasznie długi, a długi łańcuch to jest wysokie latency. To nie będzie pół sekundy pobrania tego pliku, tylko znacznie więcej, bo wiele procesów musi zajść po drodze. Jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, że nasza przeglądarka naszego klienta może pobrać dane bezpośrednio ze storage'u, właśnie na przykład serwisu przechowującego obiektowe dane, to ucinamy jakieś 10 elementów po drodze. To latency będzie bardzo krótkie, dlatego że nasza przeglądarka za pomocą restowego geta, tak, pobierze bezpośrednio z obiektowego systemu plików konkretny obiekt, a rolą naszej aplikacji będzie tylko zadbać o właściwe uprawnienia. Czyli nie budujemy mechanizmów kontroli, przydzielania uprawnień, bla, 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 bla. Po prostu je nadajemy z punktu widzenia naszej aplikacji. Jedna ważna rzecz. Otóż jeśli piszemy własną aplikację, to często ze względów bezpieczeństwa zachodzi potrzeba separacji danych. Znaczy dane powinny być inaczej przechowywane albo oddzielnie przetwarzane w stosunku do rdzenia naszej aplikacji, która się gdzieś tam wykonuje. Dlatego, żeby dostęp do tych danych mógł być w jakiś sposób kontrolowany. Jeśli wyniesiemy te dane do serwisu, to również uzyskujemy właśnie separację danych. Oczywiście optymalizacji poprzez przenoszenie części naszych aplikacji do serwisów chmurowych między innymi może być znacznie więcej. Tutaj opisałem tylko przykład storage'u, bo on jest taki najfajniejszy. Można sobie wyobrazić wiele mechanizmów, które zamiast pisać samodzielnie możemy wykorzystać, bazując na technologiach dostarczanych przez chmurę. Natomiast mamy ograniczony czas i opowiedziałem tak naprawdę tylko o storage'u, bo on jest taki najbardziej adekwatny. Ale na samym końcu, jeśli już nie chcemy przenosić naszych usług, części naszej aplikacji do chmury, nie chcemy się integrować z API, w ogóle nie chcemy robić tej optymalizacji takiej typowo chmurowej, to na samym końcu, korzystając z chmury, możemy czerpać zupełnie inne benefity.
I to akurat jest ściśle zależne od dostawcy chmurowego, którego postanowicie wybrać. Wszyscy mówimy, często mówimy przynajmniej, albo ja często się z tym spotykam, że oj, nasza aplikacja to działa wolno, bo tam za mało procesorów mamy, albo tam małe łącza, słabe łącza, coś takiego, ale najczęściej to po prostu mamy za słabe procesory. Właśnie okazuje się, że wszystkie badania pokazują, że większość serwerów we wszystkich, znaczy większość procesorów we wszystkich serwerach się po prostu nudzą. Średnio tam obciążenie to jest jakieś 20-30%, jakby tak popatrzeć po całej skali rynku webhostingowego. Czyli to oznacza, że najczęściej te nasze procesory to nic nie robią, no 20%, tak? I co z tego, że my wsadzimy 5 nowych serwerów z nowymi procesorami, to nic nie da. A wiecie dlaczego? No dlatego, że zbyt wolno dostarczamy dane do naszych procesorów. I to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Dane, które przetwarza nasz procesor wskutek działania naszej aplikacji, muszą być dostarczone z wystarczającą prędkością, żeby ten procesor miał co robić. No przecież zapłaciliśmy za ten procesor, tak? Czy w chmurze, czy dedykowany, zapłaciliśmy za ten konkretny procesor i chcemy, żeby on pracował na 100%, bo nasza aplikacja będzie szybciej działać. Więc zadbajmy o to, żeby dane dostarczane do procesora były z określoną prędkością. I jak to zrobić? Otóż procesory są daleko wydajniejsze niż jakikolwiek storage taki ogólny, który możecie w sklepie kupić. Choćbyście zbudowali macierz z 500 dyskami, to one będą za wolne, żeby dostarczyć dane do procesora. Najczęściej. I jeśli się zaczniemy nad tym, zaczniemy zastanawiać, no to najczęściej objaw to jest właśnie taki. Load average na naszych systemach jest bardzo duży, CPU właściwie przetwarza idle proces albo nie przetwarza nic, dyski się palą w tych naszych macierzach czy lokalnych serwerach, a aplikacja timeoutuje. No i zaczyna się proces debugowania. Zaczynamy debugować i co się dowiadujemy? Zaczynamy debugować, a to zresztą zanim o tym powiem, to nie powiem, bo chciałem pokazać obrazek, jak to wygląda, kiedy występuje problem wąskiego gardła w dostarczaniu danych do procesora i kiedy nie występuje. Dobrze pokazane, prawda? Nieważne. Wyobraźmy sobie, że teraz już omówiliśmy te dwa obrazki. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że chcemy te dane do procesora dostarczać bardzo szybko. I teraz akurat w tym miejscu prezentacji powiem o Octawave, dlatego że to jest, no to jest akurat moje dziecko i na bazie Octawave mam dużo informacji, dużo przemyśleń i dużo rzeczy o tym wiem. Nie wiem, jak to wygląda u innych dostawców chmur obliczeniowych, ale w Octawave już, no jeszcze nie w tym momencie, ale w ciągu chyba tygodnia, każda instancja serwera chmurowego, czy każda instancja tak zwane OCI uruchomione w chmurze obliczeniowej będzie mogła, czyli właściwie już prawie może otrzymywać dane z prędkością 3,5 GB na sekundę. Wyobraźcie sobie, 3,5 GB na sekundę do każdego dysku, które podłączycie do swojej instancji chmurowej. To jest PCIe, prawda, razy 8 czy razy 16. To jest nieprawdopodobna prędkość, a przykład tego jest taki, że jeśli próbujemy wystartować Windowsa mniej więcej z taką prędkością, to startuje w 2 sekundy. Windows 2012. I nie dlatego, że są bardzo szybkie procesory. To są normalne procesory, normalne Xeony. Mają pół roku mniej więcej. Tylko dlatego, że wszystkie pliki potrzebne do uruchomienia tego systemu operacyjnego zostały dostarczone po prostu tak. 3,5 GB na sekundę. No wyobraźcie sobie. Wydajność w zakresie przepływności danych to nie wszystko. Mamy jeszcze potrzebę przetwarzania danych. Normalny dysk twardy wykonuje mniej więcej, znaczy szybki dysk twardy wykonuje mniej więcej 120-150 operacji wejścia-wyjścia na sekundę. Tak, pierwszy raz drzwi około 150, może 180 jakieś bardzo nowoczesne. SSD wykonuje około 20 do 50, są 50, ale to jest tak nie do końca jakby sustain. Powiedzmy, że 50. A w Octawave każdy dysk podłączony do instancji jest w stanie wykonać do 300 tysięcy operacji wejścia-wyjścia. Każdy. Do 300 tysięcy operacji wejścia-wyjścia. I pokazuję wam to nie po to, żeby powiedzieć wam, jak Octawave jest fajne, tylko żeby wam uświadomić to, że powinniście zacząć myśleć o potrzebach własnej aplikacji. Technologia już nie jest barierą. Już nie potrzeba nie wiadomo jak skomplikowanych elementów, które będą gdzieś tam pośrodku cache'owały, cudowały, żeby ta nasza aplikacja działała. Technologia już potrafi naprawdę bardzo fajne rzeczy zrobić. Zacznijcie się zastanawiać, jak w aplikacji ją po prostu wykorzystać. Przestańcie się skupiać na architekturze fizycznej, rodem z ubiegłego wieku. Zacznijcie się skupiać na tym, jak wasza aplikacja może czerpać z tego konkretnie benefity.
No i rzeczy, które powiedziałem wcześniej, te dyski to są blokowe dyski, normalne, takie jak do każdego serwera, możecie współdzielić między instancjami i inne takie rzeczy robić. Podsumowanie jest takie, nie pozwólcie po prostu swoim procesorom czekać na dane. I to jest clue. I chmura obliczeniowa jest w stanie to zrobić, ale musicie to umiejętnie oprogramować. No i na samym końcu, jak już zaczniemy debugować tą aplikację, no to w pewnym momencie dojdziemy do takiego bardzo niskiego poziomu i zaczniemy myśleć, no tak, baza danych, to zapis sekwencyjny czy randomowy, a moje pliki to taki zapis czy śmaki, a ja mam dysk bazujący na dyskach magnetycznych, to on bardziej może sekwencyjnie, randomowo, to tak gorzej, tak? I zaczniemy myśleć o tak abstrakcyjnych rzeczach, które w zasadzie dla naszej aplikacji, czy dla nas, jako dla deweloperów aplikacji, nie powinny istnieć, kompletnie nie powinny istnieć, po prostu who cares? To ma działać z taką prędkością, jaką nasza aplikacja sobie zażyczy. Inna sprawa oczywiście to jest taka, że jeśli zrobimy bug w aplikacji, zrobimy jakieś pętle, jakieś cuda nam wyjdą na kiju, no to za to zapłacimy, tak? Ale założenie jest takie, że konsumujemy zasoby wraz ze wzrostem naszej aplikacji albo wzrostem klientów naszej aplikacji. Czyli potencjalnie zarabiamy coraz więcej, nasz biznes rośnie, więc potencjalnie ta chmura samodzielnie dostarcza coraz więcej zasobów. W przypadku problemów, takich właśnie jak środowiska testowe czy błędy w aplikacji, możemy tylko jakoś tam ograniczać z punktu widzenia zarządzania jakby samą chmurą obliczeniową, ale chmura nie ma na celu ograniczanie zasobów. Ona ma na celu ma przypisywanie jak największej ilości zasobów do waszej aplikacji po to, żeby działała sprawnie. I po to w chmurze jest jakby chmura udostępnia API, żebyście wy mogli ją w aplikacji integrować. Nie po to, żebyśmy się tutaj mogli pochwalić, słuchajcie, mamy API, who cares, tak? To nie po to jest, tak? To API jest po to, żeby właśnie integrować je w aplikację. Po nic innego. I właściwie w takim telegraficznym skrócie trzy podsumowania. Optymalizacja przez pomysł. Jeśli nie możecie integrować się z API, bo macie zamknięty kod, włączcie autoskaler, uruchomcie aplikację i włączcie autoskaler, zróbcie testy. Uruchomcie WordPressa, cokolwiek i uruchomcie później jakiś tam test Apache Benchmark albo jakiś tam inny i zobaczcie po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, co się będzie działo z waszą instancją. Test optymalizacja przez pomysł. Przenieście swoje dane poza aplikację, skupcie się na logice aplikacji. Wasza aplikacja, jakby sensem waszej aplikacji nie jest, kurczę, zastanawianie się, jak zapisać dane lokalnie na dyskach i co z nimi robić, jak nimi zarządzać. No przecież wy sprzedajecie zupełnie coś innego, czy tworzycie coś innego, tworzycie interfejs aplikacji, logikę aplikacji, a nie storage pod spodem. Przenieście to do chmury, tak samo jak i inne podobne rozwiązania. I zacznijcie używać storage'u, który dostarczy tak szybko dane, że opóźnienia w działaniu i przetwarzaniu danych przez wasze aplikacje będzie praktycznie nieodczuwalne, prawda? I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wasz czas. Jeśli macie pytania, to zapraszam. O, już mnie słychać. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc czy są jakieś pytania? Nie ma żadnej. A jest, dobrze, proszę bardzo. Wspominałeś, że będzie możliwość uzyskać do 300 tysięcy IOPS-ów. Rozumiem, że to jest jakaś wartość graniczna górna, tak? 300 tysięcy IOPS-ów można już teraz, właściwie około 270, jak wychodzi z testów, natomiast z samą przepływnością wykonujemy pewne prace, żeby to zoptymalizować, dlatego że po środowisku jeszcze bety chmury zeszłego roku zostały pewne takie naleciałości, których musimy się pozbyć jakby trochę bezprzerwowo. Nominalnie infrastruktura pracuje z prędkością, jest w stanie dostarczać dane z prędkością 3,5 GB rzeczywiście do każdej instancji. A 300 tysięcy, słuchajcie, to nie jest limit sprzętowy. Znaczy, to jest limit per pojedynczy wolumen dyskowy. Jeśli wyobrazimy sobie dysk, który ma 50 GB, położymy tam bazę danych i on pracuje z prędkością 300 tysięcy operacji wejścia-wyjścia. Teraz potrzebujemy, nie wiem, jeszcze kolejne 100 tysięcy albo 200. Możemy podłączyć drugi dysk i zrobić sobie wewnętrznie na tym podział danych. Tak? Możemy na przykład spartycjonować bazę danych, możemy zbudować na tym RAIDa sobie systemowo, cokolwiek, ale każdy dysk pracuje z tą prędkością i to nie jest ograniczenie ogólnie co do serwera uruchomionego w chmurze, czyli instancji, tylko ograniczenie per pojedynczy dysk.
Technicznie jesteśmy w stanie więcej. Technicznie jesteśmy w stanie prawdopodobnie około 480 tysięcy zrobić jakby per każdy dysk, ale limitujemy to. To są wszystko limity software'owe. Jak zobaczycie, ile tych rodzajów dysków jest, to jest ich 5. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Pierwszy to jest zupełnie najtańszy, jego prędkość to jest około 1000 operacji wejścia-wyjścia, czyli porównywalna mniej więcej z 5 dyskami zwykłymi takimi w RAIDzie w lokalnym fizycznym serwerze. I najszybszy to jest 300 tysięcy i wszystko, co jest to co pośrodku. Okej, wspominałeś o autoscalingu, a czy myślicie nad autotieringiem, żeby dane automatycznie wędrowały pomiędzy różnymi dyskami? Tak, tak, to jest kolejny bardzo niedługi okres rozwoju autoskalera, czyli to jest kolejna funkcja autoskalera, czyli możliwość jakby przenoszenia danych w locie. Przy czym interesujące jest to, że migracja danych pomiędzy tierami od 2 do 5 ze względów technologicznych to jest właściwie kilka sekund, bez względu na to, jak duży wolumen danych byśmy nie mieli. Migracja danych pomiędzy tier 1 a 2 do 5 to jest kilkadziesiąt minut. To jest jakby relokacja fizyczna pomiędzy storage nodami. Nie wgłębiając się w architekturę samej chmury, jest to dużo bardziej złożony proces, ale tak jak najbardziej, takie coś planujemy uruchomić. Czy planujecie wdrożenie regionów czy jakichś stref geograficznych? Tak, na koniec tego roku. A czy jesteście w stanie już coś zdradzić, gdzie to się będzie znajdowało? Na pewno nie będzie się znajdowało w naszej najbliższej okolicy, raczej eliminujemy rynek Niemiec, Francji i tak dalej, dlatego że to są bardzo trudne rynki, jeśli chodzi o formę prawną współpracy z nimi. To jest bardzo trudna rzecz. Myślimy, a na pewno tak zrobimy, żeby opuścić trochę nasz kontynent. Zresztą to jest ciekawa sprawa, rozmawiałem na Cebicie niedawno z takim potencjalnym klientem i on mówi do mnie coś takiego. Pyta się mnie, ile wy macie centrów danych? Ja mówię, no tutaj w Warszawie mamy. A drugie, ja mówię, no planujemy tutaj w Niemczech, wtedy mieliśmy pomysł na Niemcy. Taki fajny pomysł, nie? A po co? Ja mówię, no jak po co, żeby mieć drugie centrum danych? Nie. Jak ja dostarczam aplikację, to dostarczam ją do klientów globalnie. Wiesz, tam w Stanach, w Europie. Ja mam w czterech literach to, że ty masz dwa centra danych, jedno w Niemczech, drugie polskie, to musisz mieć jedno centrum danych per kontynent. Jakby nic go więcej nie interesuje. Amazon, zwróćcie uwagę, też mniej więcej w ten sposób buduje swoje usługi, więc na pewno opuścimy nasz kontynent. Niekoniecznie to będą Stany, ale myślimy trochę o rozwijających się rynkach, takich jak Brazylia na przykład, Ameryka Południowa generalnie.